pamiętam ten pobyt, w którym przebywałem na stacji opatrunkowej. Pamiętam ze słyszenia, bo nie widziałem, tylko słyszałem. Były wtedy krzyki, były jakieś tam komentarze takie jakby osób tam przebywających. Podejrzewam, że pielęgniarek, którzy tam no, po prostu rozpaczali nad tym, co tam się stało. Nie? No, i cała ta historia w mojej pamięci utkwiła. W szpitalu zaraz się mną lekarze zajęli, krople do oczu mi wkropili i po paru godzinach już przez mgłę widziałem zarysy pielęgniarek, osób w tym pielęgniarek. Koledzy, to tymi kolegami, którym ja leżałem na pokoju, bo ten pokój byli tylko uczestnicy tego strajku. Leżałem z kolegami, którzy brali udział na kawujek i oni byli zagazowani. No, nie było rannych na tym pokoju. Oczywiście byłem na sali, gdzie był ciężko ranny, potem zmarł taki wysoki, już nie pamiętam nazwiska. Nie, on niestety zmarł. Taki wysoki górnik. I pamiętam też jedno zdarzenie takie, że pielęgniarka też, no Boże, co się stało? I mówię, jak oni mogli do tego dopuścić? Coś w tym rodzaju, takie komentarze były z jej strony. Przed świętami odwiedzili władzę. Oczywiście ja nie chciałem mieć z nimi nic wspólnego. Wyszedłem w tym czasie. Jak się dowiedziałem, że mają być, ja wyszedłem z sali, powiedziałem, na nich nie mogę patrzeć. I oni się pytali, gdzie jestem, to lekarz, który prowadził, powiedział, no teraz musiał być gdzieś na jakimś tam zabiegu, na jakimś tam tego i nie mógł tu być, nie? O, tam na łóżku były jakieś tam słodycze, czy coś takiego wrzucili mi. Gdybym ja był, no to bym nie przyjął tego, powiedział, weźcie sobie to. Nie, ja od was nic nie chcę. No ale skoro się stało tak, jak się stało, no. No to tego nie pamiętam. Pamiętam z kolei przesłuchanie prokuratora. Oczywiście prokurator mnie wezwał tam do swojej sali i mnie zaczynał przesłuchiwać. No, pytał się, czy ja znam kolegę, kto organizował ten strajk. Ja w czasie tego przesłuchania stwierdziłem to, że zarząd Solidarności ma za zadanie nie włączać się, bo oni jako pierwsi mogą być o to oskarżeni. I rzeczywiście tak było. I to kierowali ludzie jakby spoza zarządu, związani z Solidarnością, ale spoza zarządu. Oczywiście ja znałem, nie? Ale prokuratorowi powiedziałem, że nie wiem, jak się nazywa. Ja ich pierwszy raz widziałem, to tam przelotnie i całkowicie nie znam, a skoro na kopalni pracuje 6 tysięcy ludzi, no to trudno, żebym ja wszystkich znał. Nie? No to prokurator naciskał, mówił, że to jest niemożliwe, że pan nie znał, czy obywatel, że to nie znał, bo musiał pan znać i proszę to powiedzieć, bo to jest ważne, za uchylenie to grożą konsekwencje. Ja powtórzyłem to, co wcześniej mówiłem i powiedziałem, że kto brał udział, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie wiem. No. I na tym się skończyło. Wiedział, że nic nie wskóra, a trudno mu było chyba wyciągnąć mnie
ze szpitala, no to zaniechał dalszego dopytywania się. Dostałem na święta przepustkę i w czasie pobytu w domu, godzina, która dość późno, około 11 w nocy, też dostałem krwotok. Żona, oczywiście telefony były zablokowane, żona musiała iść na posterunek milicji. Na posterunku milicji oczywiście zadzwonili do szpitala, tam okrzanili, lekarka miała do mnie pretensje, że ja wymusiłem ich od nich tego. A ja oczywiście powiedziałem, jakżeście wiedzieli, że to może mi grozić, to po co daliście mi przepustkę? Decyzja należała nie do mnie, nie tylko do was. No, to był jedyny taki mały zgrzyt, który miałem w szpitalu.